Siema, witajcie w kolejnym odcinku. No dzisiaj powiem Wam, jak to jest z zostawianiem samochodu na parkingu, czyli skończyliśmy jazdę, wysiadamy z samochodu, idziemy do domu, no i część instruktorów poleca wrzucić luz i zaciągnąć hamulec ręczny, część mówi, żeby wrzucić bieg i zaciągnąć hamulec ręczny, część kierowców robi to tak, część inaczej, więc jak to jest z tym zostawianiem samochodu na parkingu? Więc ja osobiście hamulec ręczny zaciągam bardzo rzadko i robię to w sytuacjach, kiedy parkuję pod górkę. Dlatego, że wtedy mam jakby dwa zabezpieczenia. A na co dzień, jak parkuję na płaskim parkingu albo na super małej górce, to mam wrzucony bieg. No i dlaczego tak robię? Dlatego, że jak mam wrzucony bieg, to mam wszystko w samochodzie, nazwijmy to, poblokowane. To jest bardzo duże uproszczenie, ale po prostu przez skrzynię to wszystko oddziaływuje na koła. I tutaj część osób może powiedzieć, dlaczego ja to tak upraszczam. Upraszczam dlatego, że to nie jest odcinek techniczny, tylko bardziej nazwijmy to praktyczny. Więc mówię, ja mam wrzucony bieg, dlatego że mam zablokowane koła, no i tak stoję w tym momencie. Teraz mam, nie mam zaciągniętego hamulca ręcznego, ale popatrzcie, mam wrzucony bieg, nic sobie nie trzymam i samochód nie zjeżdża, bo stoję pod górkę. Co się stanie, jeżeli wrzucę luz? Wrzucam luz, puszczam wszystko, puszczam hamulec nożny, samochód zaczyna jechać. Znowu, rzucam bieg, puszczam wszystko, samochód nie jedzie. No i właśnie dlatego ja zawsze wrzucam bieg, że po prostu bieg bardzo dobrze ten samochód utrzymuje w miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o hamulec ręczny, to faktycznie, mówię, ja wolę mieć dwa zabezpieczenia, jeżeli stoję pod górkę, ale co się stanie, jeżeli ja wrzucę luz, zaciągnę sobie hamulec ręczny. Ja mam tutaj go nogą blokowany, tak? Czyli mam wrzucony luz, mam zaciągnięty hamulec ręczny, no i owszem, samochód nie zjeżdża. Ale zdarza się, że osoby czasem nie dociągają do końca hamulca ręcznego, albo on po prostu nie do końca trzyma, bo no czasem jest tak, że ten hamulec ręczny trzeba podciągnąć. No i co się stanie, jeżeli ja nie do końca zaciągnę hamulec ręczny, mam luz, albo ten hamulec nie trzyma, puszczam hamulec nożny i samochód mi zjeżdża. Oczywiście, jeżeli ja dociągnę hamulec ręczny, co zrobiłem teraz, to samochód już nie zjeżdża. Ale mówię, problem jest taki, że jeżeli mamy wrzucony luz i gdzieś ten hamulec nie do końca trzyma, albo po prostu zbyt lekko go zaciągniemy i stoimy pod górkę, to samochód może nam zjechać. Także ja polecam na pewno zostawiać samochód na parkingu na biegu. To, czy zaciągacie hamulec ręczny, mówię, jak dla mnie zależy od tego, czy stoi się pod górkę, czy nie. Także dzięki, to wszystko w tym odcinku. Dobrego dnia, trzymajcie się mocno. Pozdrawiam. Siema.